Cześć, Szymano, Piotr Orlop Przywarski, Medellin, Kolumbia. Pierwszy dzień, kiedy nie da się wyjść z hostelu, ponieważ pada bardzo intensywnie cały czas, trzeci dzień z rzędu, ale dzisiaj jest tak, że cały dzień pada. A zatem zabieram się za Q&A, które zadaliście mi na Instagramie. Lecimy z tematem. Tak wygląda za oknem. Pokazywałem kilkukrotnie osoby, które są pierwszy raz na kanale. Jestem w Medellin, w Kolumbii, w hostelu, który nazywa się Nodo Hostel. Bardzo fajny, klimatyczny hostel na dzielnicy El Poblado. Niestety pada deszcz, a więc Q&A. Pytanie pierwsze na Instagramie. Piotr Nowakowski, czy można tam jechać i się szlajać bezpiecznie samemu, czy lepiej z kimś? My chodziliśmy praktycznie cały czas sami, bardzo spoko, bezpiecznie, bez żadnych problemów, tak więc Medellin, Kolumbia moim zdaniem no bezpiecznie, ale wiadomo, jak wszędzie trzeba uważać. Kolejne pytanie. Jest jakieś miejsce, które będzie twoim największym wyzwaniem i przygodą? Wydaje mi się, że Papua Nowa Gwinea, jeżeli uda mi się pojechać, jeżeli uda mi się ogarnąć budżet, bo nie ukrywam, że jest to bardzo drogi wyjazd, mniej więcej około 30 tysięcy złotych. Bardzo dużo kosztują przewodnicy, których trzeba wziąć, aby zapuścić się do dżungli, i wydaje mi się, że to byłby taki kraj, gdzie będzie mocna przygoda. Plus chyba jakieś kraje takie bardziej, przepraszam, dzikie w Afryce. Kolejne pytanie od Kuby. Jak wygląda sprawa z Tinderem w Kolumbii? Działa bardzo, bardzo dobrze, ale nie ukrywam, że pierwszego dnia, jak tu przyjechałem, poznałem bardzo sympatyczną dziewczynę, z którą tutaj wyszedłem kilkukrotnie, i na dobrą sprawę nie używałem przez kolejne dni w ogóle Tindera. I jutro, pojutrze opuszczamy z samego rana Medellin, więc nawet nie będzie opcji używania więcej, ale dziewczyny są śliczne. Chyba mój faworyt na chwilę obecną. Myślę, że mógłbym jeszcze jakoś tam z Rio de Janeiro podyskutować, gdzie są ładniejsze. Tutaj bardzo, bardzo dobrze i wydaje mi się, że dobrze to działa. W sensie, no, ja nie narzekam. Maskotka. Nie mam pytania, mam prośbę o więcej street artu, pozdrowienia. Staram się, jeżeli jest taka możliwość nagrania jakiegoś street artu, jeżeli jest coś, co mnie zachwyciło, staram się wrzucić. Nie chciałbym powielać za każdym razem tego samego materiału. Tutaj w Medellin, na El Poblado tego jest bardzo dużo i jak jest opcja, to wstawiam. Pozdrawiam serdecznie również. Brawo 90, siemano, co tam? Czy będą jakieś filmy z dżungli amazońskiej? Bardzo bym chciał, marzy mi się dżungla amazońska w Brazylii. Marzyło mi się przepłynięcie taką barką z Manaus w Brazylii do Peru. To chyba się płynie 5-6 dni, w zależności jaka jest pogoda, i śpi się na hamakach. Podobno w Amazonce można zobaczyć różowe delfiny, bardzo dużo komarów i podobno niesamowite przygody. Zobaczymy, czy uda się tam dolecieć, żeby, wiecie, wszystko było w porządku. Lukas Swindon. O co chodziło z zakazem wychodzenia z domu i policją pod kwadratem? Ja jestem na popularnej dzielnicy El Poblado, więc tutaj jest dużo samochodów z reguły i po prostu wszędzie stała tutaj policja. Było tak zwane toque de queda, czyli zakaz wychodzenia, dobrą sprawę, przez półtorej dnia. I większość aut, które jeździło, to albo taksówki, a motory, to jeździli kierowcy z dowożeniem jedzenia. Większość lokali była zamknięta. Moim zdaniem był to straszny absurd, ponieważ no, dobrą sprawę, zamknięcie, nie wiem, czegoś na jeden dzień nie daje, nie wiadomo jakich możliwości, ale taki był wymóg, że tak powiem, rządu kolumbijskiego. Tak zadecydowali, ja dobrą sprawę tego nie odczułem. No, ciutkę może, siedzieliśmy sobie w jacuzzi, zamawialiśmy jedzenie przez telefon, bo tylko taka była opcja. No takie życie, a więc co zrobić, nic nie zrobić. Kolejne pytanie, Anna, gdzie bardziej ci się podobało, Brazylia czy Kolumbia? Bardzo, bardzo zróżnicowane kraje.
Kolumbia bardzo fajna, bardzo przyjaźni ludzie, Brazylia również. Jest trochę podobieństwa, dużo ludzi tańczy na ulicę, na ulicach dużo street artu, dużo ludzi śpiewających, tańczących, grających. Taka, no wiecie, kultura artystyczna, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Ale też wiecie, no Brazylia ogromny kraj, mniej więcej 6000 km z południa na północ, więc wiecie, to jest więcej jak przez całą Europę. O, tutaj zapalił światło, dzięki, nie wiem kto. Ale fajnie, i polecam i Kolumbię, i polecam Brazylię również, bo w tych dwóch krajach czułem się bardzo fajnie. Kolejne pytanie od użytkownika z Jajnix. Dlaczego nie pijesz alkoholu, chyba że pijesz, coś ukrywasz? Nie piję alkoholu od 5 lat. W roku 2015 całkowicie odstawiłem alkohol. Pierwsze próby były w roku 2012. Przeginałem pałę, nie ma czym się chwalić. Każdy ma swoje słabsze strony. Moim bycie było popijanie takich, wiecie, większych ilości. Trzeba było odstawić całkowicie. Były z tym delikatne problemy, ale po czasie wiadomo, człowiek się przyzwyczaił i jest dobrze. Dalej, Rafał 7975. Czy jestem zadowolony z subów i wyświetleń? Czy moje filmy zasługują na więcej? Kurczę, nie chcę, wiecie, zabrzmieć jakoś patetycznie, ale wydaje mi się, że niektóre filmy mogłyby mieć więcej wyświetleń, patrząc na to, które moje filmy mają dużo, a które mają mało. Niektóre z chęcią bym zamienił, wiecie, pod względem ilości wyświetleń, bo te, które moim zdaniem są najlepsze, mają po, nie wiem, 2-3 tysiące wyświetleń, a te, które są słabsze, mają po 50-70. No ale tak działa YouTube, takie są wyświetlenia, jakie, że tak powiem, algorytm podpowie danym użytkownikom. Dalej, Anna. Co cię najbardziej urzekło w Kolumbii? Urzekły mnie kobiety, urzekła mnie gościnność ludzi i pogoda w Medellin. Tutaj jest pięknie, od teraz pada, ale z reguły jest tak, że w dzień jest idealnie ciepło, że się nie spocimy, w nocy jest ciut chłodniej, ale nie trzeba ubierać długiej bluzy, nie ma komarów, nie ma much, no i jest tanio. To jest na pewno bardzo, bardzo duży plus. Kolejne pytanie, jak nazywa się park, w którym byłeś? Wygląda fajnie, aby tam za miesiąc zwiedziłbym. Jest to park botaniczny przy stacji chyba Uniwersytet. Nie chciałbym skłamać, jeżeli masz opcję obejrzeć jeszcze raz, to wejdź sobie po prostu w poprzedni filmik i zobacz park, w którym byłem. I ja tam mówiłem dokładnie, na jakiej stacji wysiadałem. Nie pamiętam, bo to Samantha za mnie wybierała tą trasę, ona planowała ten wyjazd, więc ja po prostu pojechałem sobie z... Wybaczcie, pojechałem sobie z Samantą. Czy zostanę twoim mężem? A sobie z ciekawości zobaczę twój profil. Myślę, że odpowiedź brzmi nie. Nie, nie zostanę twoim. No ja sobie robię, nie szukam żony. Tak naprawdę. Kolejne pytanie. Jakiego miejsca w Meksyku nie odwiedziłeś, pomimo że miałem w planach? Miałem w planach pojechać do Puerto Escondido, do stanu Oaxaca. Niestety trochę zabrakło czasu, byłem 2 miesiące niecałe i powiem wam, że mało. Jednak Meksyk jest ogromnym krajem i poznałem ludzi, którzy byli rok czasu i starali się być w każdym stanie. Naprawdę, no, czas. To jest, myślę, przede wszystkim, to nie jest, wiecie, nie wiem, Polska, gdzie można objechać sobie w 2 miesiące wszystko. To jest naprawdę ogromny, ogromny kraj. Czy ta laska, którą widać u ciebie na filmingach, to ta, co myśleliście, że jest ladyboyem i dałeś jej numer? Nie no, stary, kompletnie nie. Ta laska jest kobietą, jest piękna, nie jest w ogóle Kolumbijką, więc nie. W ogóle jak wziąłem od niej numer i napisała mi, że chce pieniądze za spotkanie, to już jej nie odpisałem. Kolejne pytanie, użytkownik mzając91. Jaki kraj następny w planach? To jest też bardzo trudne pytanie, bo myślę, że od stycznia mogą się niektóre kraje bardziej poluzować, a niektóre bardziej zaostrzyć, jeżeli chodzi o regulacje. I tutaj będę pewnie decydował, myślę, gdzieś w połowie stycznia, gdzie będę uderzał. W planach jest teoretycznie Panama lub jakieś Wyspy Karaibskie. Jeżeli nie, będę celował, wydaje mi się, może w rejony w Brazylii,
w których jeszcze nie byłem, ale nie chcę nic zapeszać, bo to się może zmienić, wiecie, z dnia na dzień na dobrą sprawę. Mend 9-3. Bez pytania propsy za BRD, klasycznie czekamy za rok na Wigilię. Pozdro i zdrówka, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. No jelo. Czy smakowałeś, mordo, już kolumbijskiego kokosa? Nie, ja kompletnie nie mam zajawki na próbowanie tego typu rzeczy. Nie ciągnie mnie w ogóle do tego i no takie życie. Zamówiliśmy sobie właśnie pizzę, to jest taka mała teraz przerwa, oderwanie od... jak to się nazywa? Od pytań, teraz chciałbym wam coś pokazać. Ostatnio na filmie można było zobaczyć taki biały proszek na pizzy i to nie była, że tak powiem, to nie był koks, tylko to było takie przyprawy, mogły się rozerwać. Nie takie jak to, bo zazwyczaj w pizzy dają dwa rodzaje przypraw. Jeden to jest taki, tu jest jakiś tam taki czosnek chyba, a drugi to jest sól z czosnkiem. Ale jest białe, dlatego wygląda jak wygląda, a dałem dupy, bo to jest masło i to powinniśmy z tym zmieszać. No trudno. Ole ostra. Jesteś miękka faja czy nie? Tak, mordo. Ogień. Kolejne pytanie. Wyszedłem właśnie na zewnątrz, żeby odebrać pranie. Nawet się zrymowało, ale pada deszcz. Kolejne pytanie, bo jest dość ciekawe. Jak zostać zawodowym podróżnikiem? Kiedyś chciałem taki temat w ogóle poruszyć gdzieś na Instagramie czy na YouTubie. Wydaje mi się, że ważny temat. Wiele osób myśli, że jak rzuci robotę, to jest w stanie po prostu, wiecie, pojechać sobie i cyki, to będzie działało. A to tak nie wygląda, bo ciężko pogodzić zdrowie fizyczne ze zdrowiem psychicznym, z finansami. I znam osoby, które jeździły, miały w planach zrobić na przykład 2 lata podróży, a się okazało, że powiedzmy po 3-4 miesiącach jest dół, brakuje rodziny, brakuje znajomych, jest jakaś depresja, człowiek czuje się gorzej, raz czuje się lepiej, nie zawsze nam coś wychodzi, tutaj mamy jakieś problemy finansowe, to się zaczyna nakładać, jesteśmy zestresowani, kurczę, zaraz upadnę, ty, nie chce nam się, wiecie, nic robić. I jak zostać zawodowym podróżnikiem? Ja zawsze myślałem, jak to jest, żeby, wiecie, pojechać w podróż i później zarabiać na tym. Ale to nie jest taki hop-siup. Ja nigdy nie jechałem z myślą, że pojadę i będę robił z tego grube pieniądze. Zawsze po prostu chciałem pojechać w taką podróż na 3-4 miesiące i zobaczyć, co dalej. I zaczęło to się pomału układać. A, pieprze. Wyszło jak wyszło. Rozpadało się, a ja właśnie jestem w drodze po pranie. Jak takim podróżnikiem zostać zawodowym? Wydaje mi się, że trzeba studiować, w sensie trzeba się uczyć, trzeba próbować i na pewno zainwestować w siebie dużo czasu, no i też pieniędzy. No dobra, rozpadało się jeszcze bardziej, więc pora odpowiedzieć na kolejne pytanie od Edith P. Co byś powiedział na wyjazd dla chętnych osób, na których byłbyś organizatorem i przewodnikiem? I nie ukrywam, że kiedyś myślałem o tym jako o formie zarobkowej, bo warto swoje doświadczenie spieniężyć. Jeździcie po świecie parę lat i macie pewne doświadczenie i warto to kiedyś spieniężyć, tak jak z każdym innym zawodem, tak? Idziecie do pracy, idziecie do szkoły, przez ileś tam lat, wiecie, zdobywacie doświadczenie i później stwierdzacie, że no nie wiem, warto założyć swoją działalność. Ale na chwilę chyba nie czuję się na tyle jeszcze dobry i z takim dużym doświadczeniem. Wydaje mi się, że mógłbym wziąć grupę i z nimi pojechać, ale nie wiem, teraz są trudne czasy i bardzo łatwo spieprzyć robotę, bardzo łatwo sobie, wiecie, dobre imię spieprzyć jakimś jednym wyjazdem, który na zdrówko, na jednym wyjazdem, który, wiecie, po prostu się, no, coś się może stać, tak, nie wiem, odwoła wam linia, lot na przykład i straci się pieniądze. To jest trudny temat. Myślę, że jeżeli czasy się unormują, a miejmy nadzieję, że tak będzie, to będzie można pomyśleć. Chciałem robić taki wyjazd na Bali, ale tak mówię, jest tak jest i na chwilę obecną trzeba się skupić na tym, co się dzieje teraz, co jest obecne, no nie, więc... Kolejne pytanie od Karoliny. Czy lecę do Panamy? Czy Panama jest dalej na liście? Czy bym pierogi z keczupem? Omijałbym pierogi z keczupem szerokim łukiem.
Ale do Panamy bym z chęcią wpadł, ale zobaczymy, jak się zmieni sytuacja z testami. Na chwilę obecną jest tak, trzeba robić na lotnisku. A nie daj Boże, się okaże pozytywnie i będzie lipa. Jakie miejsca w Ameryce Południowej poleciłbym na miesięczny trip? Ja myślę, że z czystym sumieniem mógłbym wam polecić Peru, bo jest to dość duży kraj. Naprawdę jest dużo do roboty, jest wybrzeże, są góry, plus jest dżungla. I myślę, że można spokojnie pojechać na miesiąc. Myślę, że spokojnie można pojechać sobie na miesiąc czasu i tak wiecie, w dość intensywnym tempie można trochę pozwiedzać, więc ja bym powiedział Peru albo ciut Argentyny północnej plus Boliwia, no da się to zrobić wiadomo w miesiąc czasu, jeżeli się zepniemy. Jakie kraje chciałbym odwiedzić w tej podróży, nie patrząc na sytuację jaka jest? To nie wolno tak mówić, no bo mogę sobie wiecie, wymyślać, ale to tak się nie spełni. Na dobrą sprawę, takich realnych to jest Kostaryka, z realnych jest Panama. Myślę, że po 1 stycznia albo gdzieś w połowie stycznia się wyklaruje, gdzie będę w stanie dalej pojechać, bo no wiadomo, jak ktoś się zamknie nagle, albo będzie wymagany test, albo będzie wymagana jakaś kwarantanna, to wiadomo, nie ma sensu się pchać, żeby 2 tygodnie siedzieć w jakimś hotelu, więc chciałbym tego omijać, ale co, że tak powiem, co życie da, to kwestia czasu. Wybaczcie, ale dopiero wstałem, jestem jakiś taki jeszcze, no, ciężko mi to wiecie ogarnąć, ale... I ostatnie pytanie od Łukasza. Czy masz alternatywy na życie, zarabianie poza podróżowaniem, które kiedyś zwolni na pewno? I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo warto sobie czasami, wiecie, popatrzeć w przyszłość. Co by było, jeżeli to, tamto czy siamto, jeżeli, nie wiem, pozamykałem granice, jeżeli nie będzie możliwości podróżowania. Chciałbym skupić się na rozwinięciu kanału, żeby to było takie, tak powiem, główna droga na jakieś tam, jakby nie wiem jak to określić, na takie inne poboczne ścieżki zarabiania, żeby jakiś tam kanał był takim, wiecie, głównym, moim, wiecie, social media, z którego dalej będę mógł działać w różne strony. Zobaczymy, jeżeli świat będzie wariował tak jak wariuje, to może być ciężko, ale jeżeli wszystko będzie ok, wszystko będzie w normie niebawem, to mam nadzieję, że się uda. Cały czas walczę z tym, aby napisać książkę, ale nie ukrywam, że będąc w podróży, robiąc filmiki codziennie, nie ma takiej możliwości i mówiłem sobie kilka razy, pojadę do Meksyku, będę siedział miesiąc, nie będę kręcił materiału. Jest ciężko, bo ja mega lubię kręcić materiał, mega lubię wyjść z kamerą, lubię coś pokazać. I wiecie, nagle dzieją się jakieś takie rzeczy, jakie się dzieją. Ale jak sobie osiądę w domu, to ją napiszę, obiecuję. Miejmy nadzieję, że to będzie już ten rok na pewno, że siądę 3-4 miesiące i to będzie gotowe. No i co, to chyba tyle, moi drodzy. Nie chciałbym przedłużać. Q&A, pierwszy raz od chyba 2 miesięcy, bo cały czas coś się działo, więc nie robiłem Q&A. Zapraszam was wszystkich na mój Instagram, bo tam się dzieje często więcej. Wybaczcie za chrypkę, ale wczoraj byliśmy na dachu i trzeba było rozmawiać ciut głośniej, więc automatycznie gdzieś tam, wiecie, jest chrypka. No i tyle. Na moim Instagramie zawsze bycie, czy tak powiem, dzień, dwa do przodu, Piotr Polo Przywarski. Podajcie na kanał Podróże Wojownika. Piotr jest ze mną, też podróżuje. Czy tam ja z nim razem podróżujemy, zwał jak zwał. I to tyle. Dopiero wstałem, więc taki jestem trochę jeszcze, wiecie. Ale zdarza się. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę miłego dzionka. Bawcie się dobrze. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Ja uciekam na śniadanie. Do zobaczenia. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?